narrację rządzą w świecie krypto, no i taką narracją, która zaczyna coraz bardziej przybierać na trendzie, jest DePIN, czyli odpięcie się od scentralizowanych dostawców infrastruktury. Jak wiecie, ten trend śledzę, wypromowało go chyba, tak zebrało do kupy Messari. No i dzisiaj będziemy mówić o DePIN w Algorandzie, no bo Algorand też całkiem nieźle pomaga się odpinać od scentralizowanej infrastruktury. Powstają serwisy, które takie DePIN huby, które trakują, co się dzieje na różnych blockchainach w tym zakresie. No i między innymi na danych z takiego jednego huba będziemy bazować. Ten hub plasuje Algorand w tej chwili na 7 pozycji z 6 projektami. To jest i tak więcej niż ja naliczyłem przed wejściem w tego huba, z 6 projektami depinowymi. Na pierwszym miejscu tam jest Ethereum, 30 kilka projektów. Natomiast jakby się dobrze zastanowić, na Algorandzie jest przynajmniej jeszcze kilka projektów depinowych, które nie zostały wymienione. No chociażby Gora stara się o to, by też wejść w obszar sensorów. Czy Crust, który nie jest projektem z Algorandu, ale jest to decentralizowany storage, który do Algorandu będzie przyłączany właśnie, by móc z niego korzystać w obszarze budowania aplikacji. No ale to, co w kontekście DePINu widzimy w statystykach, no to są takie projekty jak Element, czyli rozwiązanie do monitorowania jakości powietrza. Oczywiście, jeżeli chodzi o monitorowanie jakości powietrza, znamy projekt jak Planet Watch. On się też tam pojawia i pojawiał się oczywiście na tym kanale wielokrotnie. Fry Foundation to jest z kolei monitoring, też zdecentralizowany, jeżeli chodzi o różne rzeczy, w tym m.in. poziom głośności, decybeli w miastach, ale tak naprawdę Fry Foundation chyba umożliwia przyłączanie wielu różnych sensorów do swojej sieci. Wairu, o tym też już wspominałem i pewnie zrobimy dodatkowy, dedykowany odcinek. Wairu Network, ogólnie obszar Ameryki Łacińskiej i wykorzystanie zdecentralizowanych sieci do tego, by Wi-Fi tam mogło lepiej kwitnąć. Pifi, też rozwiązanie do analizowania danych z sensorów. No czy coś, co mnie dosyć zaciekawiło i rozwiązanie, które może gdzieś tam będziemy bardziej analizować. Wing Beats, czyli zdecentralizowana sieć do śledzenia lotów w okolicy. No i pewnie tych projektów jeszcze można byłoby więcej namnożyć. DePIN, czyli Decentralized Physical Infrastructure Networks, tak to się tłumaczy, Andrzej na język polski tłumaczy, odpinamy się od scentralizowanych dostawców infrastruktury w różnych obszarach. Tak jak to omawiałem i jeszcze do tego wrócimy na początku tego filmu, w obszarze AI, compute, składowania danych, w obszarze różnego rodzaju sensorów, w obszarze tworzenia sieci bezprzewodowej, w obszarze energii, no i kilka jeszcze innych obszarów można sobie pewnie wyobrazić. Obszar pieniądze oczywiście, Bitcoin. No i tak jak, nie wiem jak to jest, no ale im dłużej się w dany obszar wchodzi, tym bardziej człowiek zaczyna postrzegać, że faktycznie on nabiera na znaczeniu, no ale może nabiera na znaczeniu dlatego, bo ja go śledzę i dla mnie nabiera na znaczeniu. Pytanie, czy dla Was nabiera na znaczeniu też? Czy to będzie jeden z dominujących trendów? Czy on nam wyprze trend RWA, czy powiedzmy jest bardziej, nie wiem, generyczny, a może w ogóle z zupełnie innej strony to dotyka? Na pewno Algorand ma już tutaj teraz czymś się pochwalić i to dobrze. Wiecie, że omawiam też C4E w tym kontekście i Kosmos, tam też się dzieją różnego rodzaju projekty depinowe i będziemy do tego oczywiście wracać, natomiast dzisiaj stricte fokus na Decentralized Physical Infrastructure Network, DePIN w Algorandzie. Jak Algorand pozwala odpinać się od scentralizowanych dostawców infrastruktury? W dużym uproszczeniu mówimy o tym, że po prostu blockchain jest wykorzystywany, by umożliwić zachęty w postaci najczęściej kryptowalut do tego, by ci, którzy z drugiej strony mają fragmenty tej infrastruktury, czy to są komputery, czy to są no chociażby jakieś sensory, czy też dedykowane specjalistyczne urządzenia, by chcieli
te urządzenia przyłączać do zdecentralizowanej sieci, dzielić się danymi, dzielić się zasobami z klientami, którzy z drugiej strony gdzieś tam występują. To taki depień w pigułce, ale myślę, że jednak warto byłoby odświeżyć to. Zapraszam zatem. Jeszcze chciałem przypomnieć, że na tym kanale nie ma porad finansowych ani inwestycyjnych. Ja zajmuję się technologią i tym, jak ona jest wykorzystywana do, no, w świecie rzeczywistym, do różnego rodzaju aplikacji, w szczególności dzisiaj o Algorandzie i o aplikacjach z tego ekosystemu. Natomiast no, pamiętajcie, że no, nie jest to zachęta do inwestowania. Ja takich nie mam wiedzy tajnej, czy coś pójdzie w górę, czy w dół. Nie wiem, jakbym wiedział, to bym pewnie bardziej się wróżkarstwem zajmował, ale niestety nie wiem, albo stety. No więc pamiętajcie, że tutaj uczymy się technologii. O tym jest ten kanał. No jeżeli inwestujecie jakieś środki w takie czy w inne tokeny, pamiętajcie, że to super zmienny, super spekulacyjny obszar i prawdopodobnie stracicie te środki, więc nie inwestujcie więcej, niż jesteście w stanie stracić. A tak naprawdę inwestujcie tylko to, co jesteście w stanie stracić. Może to nawet jeszcze lepiej jest tak ująć. Projekty, które ja wybieram, mnie zainteresowały i dzisiaj będzie szereg projektów, ale no jakby mnie zainteresowała platforma, na której to jest budowane, Algorand, w związku z tym patrzę, czy na Algorandzie się dzieją konkretne projekty, ale to, co mnie naprawdę interesuje, to nie jest ten PlanetWatch, to nie jest to Wired, tylko to jest sam Algorand, sam w sobie. Algorand, tutaj jestem ich reprezentantem społeczności na CE, mam sporo tokenów Algo, no więc będę najobiektywny w tym, co mówię, natomiast staram się oczywiście zbierać te informacje najlepiej, jak potrafię, ale weźcie pod uwagę, no, że skoro Andrzej o danym projekcie mówi, no to go ten projekt zainteresował, no więc skoro ten projekt zainteresował, znaczy, że widzę tam zdecydowanie więcej plusów niż minusów, no więc nie jest to jakby obiektywne, jest to subiektywny wybór Andrzeja, tak? Po prostu należy na to popatrzeć i na pewno wszystko, co powiem, jest moją prywatną opinią i wymaga dalszego zeksplorowania, zgłębienia przez Was, do czego Was zachęcam, bo jest to super interesująca przygoda, zgłębianie obszaru blockchain, krypto. Tu się bardzo dużo dzieje w bitcoinach, w Algorandach, ICP-kach i w innych takich projekcikach, więc na pewno nie będziecie się nudzić, ale wymaga to troszeczkę cierpliwości, wytrwałości, no i takiej i intelektualnej dociekliwości, do czego Was zachęcam. Dobra, idziemy z odcinkiem. Troszeczkę wprowadzenia do tego depinu, zanim przejdziemy w to, co tam na Twitterze i konkretnie o Algorandzie pisałem. Wiecie, jeżeli oglądacie ten kanał, no to depinowe raporty wypuścił już Messari. Teraz akurat jestem na takim depinowym raporcie styczeń 2024 z Binance Research. No więc ewidentnie chociażby po tym, że pojawiają się depinowe raporty, już nie są DeFi raporty, to są depin raporty. Pokazuje, że ta narracja jest emerging, jest wzrastająca. Czy ona jakby się przebije, to jest osobny temat, natomiast no, wydaje mi się, że może mieć spore szanse. No i tak naprawdę depin. Zdecentralizowana fizyczna infrastruktura, czy tak naprawdę sieci do zdecentralizowanej fizycznej infrastruktury. Do czego to się odnosi? Do tego raportu jakby Binance'owego będziemy wracać, bo on jest też całkiem fajny, ale generalnie chodzi o to, tak jakbyśmy mogli zobrazować to, no to koncepcyjnie, jeżeli mamy jakąś scentralizowaną jednostkę, to jest po prostu jedno miejsce, jedna firma z ich serwerowniami, z ich jakby biznes modelem, z fundacją albo z jakimś inną strukturą. No i ona służy sprzedając jakieś te usługi swoim takim czy innym użytkownikom. Teraz w wypadku depinu, no to decentralizujemy całą tą sieć, sprzęt najczęściej, no i powiązane z tym usługi, czyli zamiast mieć jednego dużego, powiedzmy, serwera, mamy małe serwery, które łączą się w jeden duży serwer.
Każdy z nich ma swoją rolę. No i użytkownicy sięgają do tej sieci zdecentralizowanej po usługi, a nie do jednej scentralizowanej bazy czy też organizacji. No i tu mogą być różnego rodzaju zarówno i sprzęty, jak i usługi serwowane w sposób scentralizowany, które następnie zostaną zdecentralizowane. No oczywiście potem jest pytanie, po co tu ktoś miałby się w to włączać? No tu sieć blockchain przychodzi z kryptowalutami jako metodą zachęt, najczęściej tak to działa. No i jeżeli chodzi o samą infrastrukturę, czy też jakbyśmy rozbili na czynniki pierwsze ten DePIN, no to DePIN obejmuje kilka czynników, kilka takich aspektów. Target resource, no czyli specyficzny rodzaj zasobu, który DePIN chce dostarczyć swoim klientów. No to może być na przykład storage albo moc obliczeniowa. Więc to jest ten obszar, który chcemy zdecentralizować. Hardware, no to już jest konkretnie sprzęt, jakieś urządzenia, które są wykorzystywane przez sieć, żeby na przykład zebrać dane albo pozyskać inne zasoby, by ta sieć mogła dostarczyć to, co klienci chcą. Mechanizmy zachęt, czyli tutaj mówimy o jakichś mechanizmach, które nagradzają najczęściej w formie tokenów tą część supply, czyli kontrybutorów, tych nas, którzy na przykład włączą swój komputer i udostępnią kawałek dysku. Podaję na razie najprostsze przykłady, bo ich tu będzie wiele, ale tak na przykład będzie działał jakiś tam, nie wiem, Filecoin albo Saya albo jakieś inne. Albo Golem, gdzie udostępni kawałek procesora za to, że będzie, za to dostaniemy jakieś tam tokeny. Więc musi być mechanizm zachęt, no bo inaczej no to tylko fascynaci będą to robić, nie skomercjalizują się takie rzeczy nigdy na dłuższą metę. Supply side contributors, no czyli tutaj mamy właśnie nas, kontrybutorów, czyli z jednej strony musi być mechanizm zachęt, z drugiej strony są to osoby, które na skutek zachęcenia się włączą się. No i consumer, czyli użytkownik, który z tego wszystkiego będzie chciał korzystać, będzie chciał w ostateczności chciał zapłacić tym osobom za to, co dostarczyły do tej sieci, za te zasoby, które dostarczyły. No i teraz może to sobie pominiemy. Tutaj też różne będą pojawiały się ujęcia sektorów, w których te projekty depinowe mogą działać. Sensory, no i tu już widzę na pierwszy rzut oka. Ja ten raport teraz tak na gorąco z Wami przeglądam, więc stricte wejście w ten raport to pewnie sobie w jakimś tam kolejnym odcinku zrobimy. Tu chciałem tylko nadać tonu do tego, co się na Algorandzie dzieje, no ale tu już nawet widzę, że Binance, tak po logo pierwsze co Planet Watch, to oczko mi się rzuca w oczy, więc w obszarze sensorów jak najbardziej Planet Watch, który znacie z treści tego kanału, jest dobrym projektem. W obszarze obliczeniowym można tu czyli tam, gdzie moc obliczeniową udostępniamy, można oczywiście jakieś akasze, nie akasze, golemy wyróżniać. Tu już będą w każdym z obszarów będą podobszary, tak? Czyli jeżeli chodzi o sensory, no to można jakieś związane ze środowiskiem, smart city, mobilność, lokalizacja i tak dalej. Tak samo przy obszarze compute będzie jakieś zastosowania typu RPC, indeksory albo generyczne zastosowanie. Na przykład tu nie ma, nie wiem, a jest, a ja gdzie indziej. Digital resources, bandwidth, CDN, VPN i AI. Tak, tu będzie AI też oczywiście ważną częścią depinu. Wireless, łączności bezprzewodowe, czyli byśmy mogli mieć sieć tam, gdzie jej nie ma albo nie ma łatwo dostępnej. No i storage, czyli składowanie danych. To są obszary, w których na tą chwilę występuje największa ilość projektów, które stworzyły mechanizmy zachęt do tego, by użytkownicy chcieli włączyć swój albo zakupić jakiś dedykowany sprzęt i włączyć go do tej rozproszonej sieci celem udostępnienia takiej usługi w formie DePIN. No i tu już potem sam Binance wchodzi w poszczególne obszary, czyli co w Compute Network się dzieje. Dzisiaj to nie będzie naszym
zadaniem, a są fajne zestawienia względem powiedzmy innych tradycyjnych źródeł. Wireless Network, czyli w obszarze sieci bezprzewodowych, gdzie oczywiście Helium przodowało. Storage, składowanie danych, konkretne projekty, analiza. Raporcik jest dostępny, ja go pewnie mogę też podpiąć, ale chciałbym go mówić szerzej, zanim go podepnę. Sensory, no i tu pewnie gdzieś jest kwestia, też się może pojawiać ten nasz Planet Watch. No i tu są jakieś główne zajawki i wyzwania, czyli znowu, czy Depin w ogóle ma szansę się przyjąć. To zobaczymy. Natomiast teraz przechodzimy na Algorand CE, bo tam są konkretne, wychwycone, depinowe projekty. Algorand, podkreślenie CE na Twitterze, czy też jak niektórzy wolą na X-ie, różne treści natury algorandowej, przypięty thread na temat Depin, który no tu akurat popełniłem w dużej mierze bazując na Messari. No i który też zahacza o Depin Hub, gdzie były konkretne projekty algorandowe. Wydaje mi się, że jakby w ogóle jakoś Algorand interesuje, to tutaj zapraszam. Jak Wam się nie chce słuchać dalej tego filmu, no to po prostu możecie sobie przejść przez ten tweet. Ja linka do tego górnego tweetu przypnę. On się całkiem nieźle poniósł. Tutaj widzimy 80 serduszek, 30 prawie retweetów i 6000 wyświetleń. Zobaczmy, co tam w Depinie na Algorandzie. Messari to z kolei dzieli z Wireless Energy Sensors Compute AI Services, więc troszeczkę inny podział robi, troszeczkę bogatszy niż to, co mieliśmy w tym Depinie od Binance'a. No i teraz tak, oczywiście Depin, tak jak mówię, w ogóle całą playlistę depinową przypnę też, bo już to będzie chyba czwarty chyba film mój depinowy, albo piąty, więc już taką playlistę mount stworzyłem, w której będą filmy i kosmosowe, będzie tam Chainful Energy, będą generyczne filmy, będzie Algorand, no i cokolwiek fajnego o Depinie znajdę, jakieś raporty, to tam będę omawiał, więc jak kogoś Depin interesuje, to zapraszam. No Depin przede wszystkim może być, po co ten Depin nam, do czego to w ogóle ten Depin, panie? Depin przede wszystkim to jest po to, żeby móc zrobić coś efektywnie, pod różnym kosztem, tak? Czyli jeżeli chodzi o względem scentralizowanych obszarów, można zrobić crowdsourcing, mamy on-chainowy settlement transakcji, więc kosztowo jakby te OPEX-y, koszty operacyjne będą najczęściej, jak dobrze się to poprowadzi, będą mniejsze. Nie mamy single point of failure poprzez to, że infrastruktura jest zdecentralizowana. No i powiedzmy, centralizacja to jest stagnacja, tak? Znaczy, zwłaszcza jak jest już duży potentat i jest jakby potentatem, no to on jakby ma antyinnowacyjny mindset, więc Depin może, moim zdaniem, chociażby patrząc na to, przynieść wiele dobrego. No i Messari z kolei w obszarze Depinu wyłapał, to już mówiłem w poprzednich miejscach, 650 projektów. Tu jest jakiś tam breakdown, widać, że Compute, AI, Wireless zajmuje najwięcej z tych obszarów, ale takie projekty serwisowo-sensorowe, Energy, to też są jakby te nisze, to może właśnie no tam, gdzie już jest, każdy robi file storage, każdy robi AI, komputację, to tam się będzie ciężko odnaleźć, a te projekty mogą być zwłaszcza ciekawe w tych niszach, w tych mniejszych obszarach, gdzie jeszcze aż tak bardzo, być może nie myślimy o Depinie. No i teraz market cap depinowych projektów 20 miliardów za poprzedni rok, 15 milionów revenue za poprzedni rok i to jest dla mnie istotne i temu się przyglądam bardziej w poprzednim filmie z playlisty, więc zerknijcie, jak projekty w tym wszystkim kontrybuują, czy to jakby, bo dla mnie projekt w obszarze Depinu będzie faktycznie się czymś wyróżniał, jeżeli generuje faktyczne revenue z rzeczywistych serwisów, będziemy widzieć pozytywne trendy w tym revenue i w rezultacie taki projekt będzie się w stanie utrzymywać z tego revenue. To są dla mnie te ciekawe wyróżniki Depina, już nieważne jak tą narrację nazywamy, względem innych obszarów. No i na Algorandzie wynaleźliśmy, no znane są projekty Planet Watch, ja nawet wygrałem jakiś tam
urządzenie od Planet Watch kilka lat temu, rozdałem je komuś ze społeczności, ten ktoś mi nawet przesłał kilka Planet Watch tokenów w zamian za które tam wykopał. Ogólnie Planet Watch bardzo fajnie jest na tym wytłumaczyć depin taki sensorowy, Planet Watch, czujniki do jakości powietrza, które oczywiście miasta mają, jakieś tam państwa mają swoje, ale w takich niszach, gdzie być może no, gdzieś tam ktoś kopci kopciuchem jakimś na wsi albo w mieście, albo cokolwiek innego, w jakichś miejscach, gdzie się nie opłaca albo jakby instalować czujników. Planet Watch zachęca poprzez to, że po prostu w mikroskali jesteśmy w stanie mierzyć jakość powietrza, bo ktoś sobie wziął taki czujniczek, on go uruchamia, jest spięty z siecią, wysyła dane do sieci, w zamian dostaje tokeny. I to dzięki temu może zakwitnąć, zarówno ktoś może mieć w plecaku, chodzić po ulicy z tym, u siebie w domu, albo gdzieśkolwiek tam, nie wiem, właśnie na przysłowiowej miejscu, gdzie no ktoś kopci kopciuchem, albo no gdzieś, gdzie tego nie ma. Generalnie zachęta Planet Watcha sprawia, że czujniki mogą kwitnąć wszędzie i nie musi już to być sterowane centralnie, a ten, kto te czujniki sobie włącza, korzysta w postaci tokenów. No i teraz ostatnio na Algorandzie też jest popularny projekt Wayru Network, być może jemu poświęcę dedykowany odcinek, czyli w obszarze Wi-Fi, w obszarze sieci bezprzewodowych też działają. To pewnie tak na pierwszy rzut oka byłyby te najbardziej rozpoznawalne projekty. Jak ktoś śledzi Algorand, no to Planet Watch dla mnie przychodzi od razu do głowy, a Wayru ostatnio przychodzi, bo go wszędzie dużo. Pewnie dlatego, że trend depin też próbuje być promowany. No i teraz może to sobie ominiemy. Generalnie tu nie chciałbym powtarzać tych danych, które były omawiane w poprzednich filmach. Może scrolling down. No to był taki tweet dłuższy tu popełniłem. Chciałbym przejść do tej części algorandowej. Algorandowej. Znaczy może Algorand, wydaje mi się, że w ogóle do tych projektów depinowych, no to jeżeli chcemy, by ta infrastruktura była wydajna, kosztowo wydajna, pozwalała na innowacje, szybka, no to znaczy ona musi być, no nie wyobrażam sobie zrobić skuteczny projekt depin na Ethereum, gdzie no koszty transakcyjne są no bardzo duże w tej chwili. Jak ktoś działał ostatnio, może naprawdę w dziesiątkach, czasem w setkach dolarów za transakcję zapłacić. No, nie wiem, czy to jest dobre środowisko dla depinu, zwłaszcza, że te transakcje mają finalność taką też nie najszybszą. Więc wydaje mi się, że akurat narracja depin będzie lepszniejsza pod środowiska, gdzie jest szybka sieć, szybko się finalizują transakcje i jest to też kosztowo efektywne. No, też sobie nie wyobrażam, znowu nie chcę za bardzo jeździć po tych Solanach, no, ale jakby jak mamy downtime'y, no nie, że nieustanne, no w tym roku pierwszy, natomiast było ich więcej w przeszłości. No jeżeli jest downtime na sieci, no to wszystko, co na niej jest zbudowane, też ma downtime. No to taka usługa, która miałaby być niezawodna i zdecentralizowana i kosztowo efektywna, nie tylko musi mieć super szybka jak Solana, ale też super niezawodna jak Solana. No więc weźmy pod uwagę, że jeżeli faktycznie myślimy w jakimś momencie o tym, żeby zdecentralizować infrastrukturę i, nie wiem, sprzedawać moc obliczeniową albo storage, albo jakieś, no nie wiem, chociażby tak jak to robi Chain4Energy, cały obszar ładowania aut elektrycznych, ładowarki, no albo te sensory, albo jakiekolwiek inne usługi w oparciu o zdecentralizowaną infrastrukturę, no to tu naprawdę podnosimy poprzeczkę dla tej zdecentralizowanej infrastruktury. Ona musi być co najmniej tak samo dobra, a nawet no lepsza od tej zcentralizowanej infrastruktury. Inaczej nie osiągniemy tych celów. Nawet jeżeli zbudujemy hype wokół danego projektu, to on z punktu widzenia utrzymania użytkowników, utrzymania revenue sobie nie poradzi. Więc infrastruktura nabiera coraz większe znaczenie.
podczas gdy blockchain i kryptowaluty przechodzą trochę z tego środowiska spekulacyjnego tylko. Oczywiście to ciągle jest bardzo, bardzo dużo i pewnie ten odsetek spekulacyjnych i takich memcoinowych projektów, nazwijmy to sobie śmieszki, pieski i te sprawy, on ciągle jest bardzo duży, ale zaczynają się pojawiać projekty, które faktycznie próbują zrobić coś namacalnego, związanego z realnym światem, to tamta infrastruktura musi być niezawodna. No i to wydaje mi się, że akurat dla platform jak Algorand, Internet Computer jest jakby dobrym jakby środowiskiem, tak? Znaczy one, jakby póki co, ale działają niezawodnie, tak? No, i działają szybko, i działają super, super skutecznie, efektywnie. Natomiast jestem sceptykiem, żeby docelowo wolna infrastruktura mogła posłużyć pod coś fajnego w kontekście Web3, by zawodna infrastruktura mogła posłużyć pod coś fajnego pod Web3, by droga infrastruktura mogła posłużyć pod coś fajnego pod Web3. Wydaje mi się, że pod te cele jednak musimy popatrzeć na takie platformy jak Algorand. No i teraz omówmy te sześć projektów, które tutaj znalazł DeFi Hub. DeFi Hub zresztą gdzieś tu linka dawałem do tego, jakbyście chcieli to śledzić na bieżąco i być może zgłaszać im projekty, bo oni też jakiś tam swój bias mają i myślę, że nie wszystkie projekty mogą mieć, ale jeżeli im zależy na tym, by było wszystko, to no to myślę, że jak coś fajnego znajdziemy, to tu jest nie DeFi Hub, DePin, depinhub.io łamane na rankings. Tam można zobaczyć między innymi te projekty algorandowe. No więc z jednej strony mamy ciekawy projekt Planet Watch, ciekawy, no nie wiem, czy tu tokenomia z kolei jest trochę do bani, bo ten token oczywiście topnieje od czasu, jak ten projekt wystartował, więc chyba coś tam nie jest tak z tą tokenomią. Zresztą te pierwsze projekty jak Helium podobnie, no być może coś nie tak w tej tokenomii zaprojektowały. Natomiast Planet Watch, monitorujemy jakość powietrza, zbieramy dane, analizujemy, walidujemy, to jest przesyłane, wszystko jest odciśnięte na blockchainie. Planet Watch to pomaga wizualizować. Tokenami Planet są wynagradzani ci, którzy takie urządzenia posiadają, instalują. Urządzenia są zarówno takie bardziej robust, takie stacjonarne, jak i mobilne i można to urządzenie zarówno takie, wspomniałem, przypiąć do plecaka, do roweru albo gdzieś sobie postawić w domu. No, pytanie jest tylko, czy chcemy, czy nam się to, że tak powiem, w jakiś sposób opłaca, no i tu przychodzi już ten mechanizm zachęt i być może, no nie wiem, nie chciałem oceniać tu Planet Watcha, bo dawno do projektu nie zaglądałem, ale to, że jeżeli na przykład dostaję tokeny Planet za to, że tam zbieram dane, no to albo mogę coś z nimi zrobić, albo je sprzedaję. No i tu chyba wiele ludzi wybiera opcję sprzedawania, bo ten token poleciał swego czasu, nie wiem, co tam się ostatnio dzieje. No i teraz ważne jest, że to, czym wynagradzamy, żeby było czymś znaczącym, więc albo dana projekt, wybierasz sobie, nie wiem, stablecoina albo coś bardziej stabilnego, nie wiem, może w Bitcoinie wynagradza, albo jakimś innym tokenem, jeżeli ma własny w szczególności, no to ten token musi coś mieć do zaoferowania, bo inaczej jakby cała ta pętla jest nieskuteczna, to znaczy ja dostając tokena, będę go wypluwał, no bo zwłaszcza jak widzę, że spada, no to większość ludzi taki odruch będzie mieć, no i on spada dalej, no i jakby w rezultacie zniechęca być może zamiast zachęcać, więc jakby tokenomia nie jak zwykle odgrywa bardzo dużą rolę w tym wszystkim, w tych depinowych projektach, również zwłaszcza jeżeli ktoś chce wynagradzać swoim tokenem. Jak ktoś śledzi dalej Planet Watcha, może ja go muszę odświeżyć też, bo tak jak mówię, no dobre dwa lata nie zaglądałem do projektu. Czy tam się coś zmienia, czy nie, no być może jest mocno do przodu, ale na pewno był to jeden z pierwszych projektów, które ten trend zapoczątkował, w ogóle nie nazywając sobie, nikt wtedy Depinem nie nazywał. Najbardziej pierwszym projektem, o tym mówiłem w jednym z moich materiałów wideo, był Bitcoin, który zdecentralizował infrastrukturę pieniądza. Bank centralny został rozczłonkowany na wszystkich, którzy chcą poprowadzić węzeł, poprowadzić się w górnika i każdy może być bankiem centralnym, mając za to w niektórych przypadkach zachętę w postaci BTC, tu akurat mowa o górnikach.
a operatorzy węzłów muszą sobie znaleźć inne zachęty, ale też takie potrafią sobie znaleźć. No więc jakby Bitcoin był de facto początkiem depinu. Bitcoin był początkiem DeFi'a. Bitcoin był w ogóle początkiem tego wszystkiego, tylko no, kwestia perspektywy. Wingbits, kolejny z takich projektów, który wynagradza użytkowników za to, że ustawiają hardware, żeby zbierać ADS-owe, czyli Automatic Dependent Surveillance Broadcasts, Transmissions from Commercial Aircraft, tak? Czyli zbieramy jakieś dane, które broadcastują komercyjne samoloty. No i dzięki temu szczegółową informację na temat jakiejś lokalizacji samolotu, wysokości, prędkości i innych rzeczy można dostrzec dokładniej niż na radarze. Ja w każdy, albo może nie w każdy, ale w ciekawszy z tych projektów, ale mi się wydaje ciekawy, bo oczywiście takie rozwiązania trakujące są dzisiaj dostępne. Jeżeli ktoś to fajnie zdecentralizuje, no to może być ciekawy case. Token Incentivized Flight Tracking Network. Tak się tu reklamują. Wingbits. Big announcements z 20 listopada. Zabezpieczył sobie Preseed Investments, Antel Global, Depin. No więc takie to. Co to są za ludzie? Investor backing. Potem będziemy śledzić. No więc to jest na pewno jakiś ciekawy w ogóle taki przypadek. Też w tym obszarze sensorów bym go pewnie splasował. Planet Watcha followujemy oczywiście. Może to zróbmy tak. Dobrze. Trzeci z projektów. Fry Foundation. No i to jest sieć zdecentralizowanych sieci zbudowana na bazie Algorandu, której celem jest to, żeby dostarczyć infrastrukturę taką odporną, rzetelną dla różnych przemysłów, społeczności. Tak? Czyli to jest projekt infrastrukturalny, jak rozumiem, infrastrukturalny pod DePIN. Building Decentralized Network of Decentralized Networks, not financial advice. No ciekawe. No ciekawe właśnie, które z tych projektów w ogóle będą chwilowe, tylko na trend się rzucają. Fry Joint, patrzcie, taki stary projekt na Twitterze od 12 roku, kwietnia. Ciekawe, może trzeba było go też pewnie... Ja tu żadnego z tych projektów w żadnym wypadku nie polecam. Ja nie zrobiłem sam dogłębnego researchu, po prostu po nagłówkach te projekty wam omawiam i czy one są coś warte, czy nie, nie mam wyrobionego zdania. Wydaje mi się, że będzie, jak zwykle, gdy pojawia się narracja i trend, będzie masa projektów, które przychodzą po kasę. I na to należy być ostrożny. Natomiast no, kwestia zbudowania jakiejś infrastruktury pod zdecentralizowane sieci, decentralized network, no, rozumiem, że decentralized network of decentralized network taki masło maślane, ale no, prawdopodobnie chodzi o to, że ma być to sieć pod rozproszone na przykład czujniki, tak? Czyli też zdecentralizowane czujniki, bo też widzimy sensory environmental, czyli też pewnie jakieś sensory, które są, co oni na stronie u siebie piszą. Więc projekty infrastrukturalne, jeżeli są takie legitne, to one mnie zwłaszcza będą interesowały. Dobrze, to może nie na dzisiaj, to będziemy sobie później badać w szczegółach te projekty. Natomiast taki zaraportował nam tutaj DeFi, Depin Hub, Wairu Network, Wairu, Decentralized Wireless Network, decentralizowana sieć bezprzewodowa, która dostarcza jakby affordable, tanie, no nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć, dostęp do internetu dla każdego. No i to tam w jakimś obszarze, zdaje się, że dobrze pamiętam, Afryki czy gdzieś. Ogólnie tam, gdzie właśnie nie ma internetu.
Virus Network of Networks bring together mid small ISP, czyli Internet Service Providers, and przedsiębiorców i społeczności, żeby zbudować internet. Tak, czyli jakaś, powiedzmy, sieć, która też wybrała Algorand w tym przypadku, no i chcą dotrzeć w miejsca, gdzie teraz internetu nie ma, bo powiedzmy się to nikomu nie opłaca. Oczywiście depin. No i wprowadzając mechanizmy zachęt, żeby właśnie zarówno ISP, zarówno przedsiębiorcy, społeczności chciały w tym miejscu uskutecznić internet. Wire na pewno jest warte przestudiowania i temu będziemy studiować w dedykowanych odcinkach. PeepHee Network. Rozproszona infrastruktura do zbierania danych, która ma uczynić łatwiejsze dla początkujących hobbystów, do-it-yourself, weteranów, zwizualizować dane, które gdzieś tam z sensorów pochodzą. No i tu widzimy na chociażby ich roadmapie, że Indoory można sobie zintegrować oczywiście wewnątrz pomieszczeń, urządzenia do monitoringu air quality, jakieś hygrometersy, jakieś, rozumiem, hygrometers, nie wiem, jakieś, no, wilgotność, czy co to ma być, na zewnątrz, pogoda, jakość powietrza, jakość gleby, energetyczne, różnego smart plugi i inne rzeczy, więc no, generyczne zastosowanie wiele różnych rzeczy, które na tą chwilę mają chyba Raspberry Pi integrowane i jeszcze coś tam innego jako urządzenia dostępowe. No więc plany oczywiście duże, jest wsparcie protokołów bardzo szerokie. Generalnie zamysł mają taki, że chcą być rozproszoną platformą pod smart home i różnego rodzaju dane związane z środowiskiem. No i mają jakieś tam wspierane hardware i sensory, które zbierają dane, wizualizują te dane w czasie rzeczywistym, no i są uploadowane do globalnej sieci. W zamian użytkownicy dostają token PeepHee, no i konsumenci mogą dostać dostęp do tych danych poprzez Web3 API. No i tu rozumiem, że będzie cały spektrum danych, więc to jest też taki projekt bardziej infrastrukturalny, z grubym zamysłem. Pewnie warto byłoby go też jakoś tam prześledzić. No i tu jeszcze krótka przerwa na reklamę. Tutaj umieścimy kod do Twittera CE. Tutaj umieścimy kod, QR kod do Telegrama, jednego z Telegramów polskich. I tutaj umieścimy kod do drugiego z Telegramów polskich. Jest takie trzy QR kody. To są te media, gdzie gdzieś tam społeczność polska i obszar Rosji sobie działa. Tam są różnego rodzaju konkursy. Tam też opisywać będę, jeżeli chodzi o Twitter CE, ten na górze. Tam będę opisywał to, co się dzieje w Depinie w Algorandzie. Tam opisywałem, będę opisywał, co się dzieje w RWA w Algorandzie, więc w szczególności na ten Twitter wpadajcie, ale oczywiście telegramy prowadzone przez społeczność też jest dobra rzecz. Koniec przerwy na reklamę. Będzie część projektów, które będą jakby się próbować odnaleźć też w tej narracji, które powiedzmy gdzieś tam wcześniej być może trochę w inną stronę szły albo miały trochę inną narrację. Gora Network idzie w stronę Decentralized Physical Infrastructure Network, czyli DePIN. No i tak naprawdę chce rozszerzyć swój zakres. No i tutaj będzie to zarówno integracja sieci sensorów dla dwóch prywatnych firm, pokazanie jakieś praktyczne zastosowanie technologii. Tutaj jest to powiązane z tym, że też Algorand Ventures zainwestowało właśnie w Gora Network, dobrze mówię, Algorand Ventures, pod kątem właśnie tego wzrostu, więc dostali dodatkowy kapitał, by rozszerzyć swój
zakres z takiego, powiedzmy, bardziej oraklowego na inne obszary również. No bo to troszeczkę się wiąże, tak? Znaczy, można powiedzieć, że tutaj Oracle jako coś, co zasysa dane i w jakiś sposób normalizuje, tudzież uwiarygadnia ze świata Web 2 do Web 3, no to jeżeli byśmy to bardziej tak hardware'owo o tym pomyśleli, no to też można pomyśleć, że jak dane z sensorów wciągnąć do sieci Web 3, byśmy mogli jakby uznać, że one też są wiarygodne, że nikt po nich nie mieszał. To sobie wyobrażam, że na przykład mógł być jakiś kierunek dla Gora, ale tak troszeczkę zgaduję. No i to są jakieś projekty, które znalazł nam tutaj DeFi Hub. DeFi Hub, Depin Hub. Jeżeli chodzi o inne projekty, znaczy zerknijcie tam sobie, tutaj jest zarówno link do Messari raportu, do Depin Huba. Widzimy, że na Ethereum takich projektów znalazł 34, na IOTEXie 17, na Polygonie 16, na Solanie 15, na PAKQ, co to jest w ogóle, 12, już nie nadążam. Za Binance Smart Chain 7, Algorand 6, Cosmos 4, Polkadot 4, Avalanche 3, więc Algorand jest tu na 7 pozycji, wydaje mi się, że może być wyżej, to myślę, że z tych sieci, tak, nie chcę upraszać, Ethereum za wolne i za drogie, Solana za mało użyteczna, IOTEX, nie znam, to chyba się troszeczkę pod to specjalizują, Internet of Things, Polygon, no jak mu się będzie dobrze żyło z Ethereum, to może na tym coś się zadziać. Natomiast no, Kosmos, wiecie, że no tu chociażby brakuje projektu Chain for Energy z Kosmosu, z Algorandu też pewnie kilku projektów brakuje. Myślę, że ten obszar dopiero się kształtuje, tak? Jeżeli oni tu mają kilkadziesiąt projektów na Depin Hubie, Binance Report wspomina też kilkadziesiąt projektów, Messari znalazło 600, więc tu jest jeszcze dużo do rozdania. A tu zresztą zobaczcie, jest, jak tylko wypuściłem ten tweetik jakiś czas temu, no to zaraz ktoś mi ze społeczności napisał, że jeszcze halo, halo, to jest Decentralized Advertising Algo Wi-Fi, też pod to pochodzi, pod Depin. Więc projektów może być więcej i zapewne do tematu będziemy wracać. Ja w ciekawsze z tych projektów postaram się wejść, tak żeby dać wam troszeczkę więcej niż tylko takie liźnięcie, ale sam najpierw muszę sobie troszeczkę przestudiować bardziej. No i tyle chyba. No i taki to ci odcineczek. Odpinamy się od infrastruktury scentralizowanej, przypinamy się, swoje urządzenia, do zdecentralizowanych sieci. Dajcie znać, jak ten odcinek wam się podobał, zostawcie jakiś komentarz, być może jakieś projekty algorandowe, które tutaj pominąłem, to sobie będziemy uzupełniać. No na tyle świeża jest ta narracja, że zaskakująco dużo tych projektów już jest. Znaczy, oczywiście względem z tym raportem Messari jest niby 650 projektów depinowych, mniej lub bardziej naciągane, no ale takie, które gdzieś tam się pojawiają w różnych dashboardach, infografikach jest zdecydowanie mniej. Oczywiście każdy będzie się próbował swoje projekty ze swojego ekosystemu najbardziej wypromować, bo kto zdominuje narrację, ten ma szansę dobrze na tej narracji wyjść. Ja na pewno chciałbym Algorandowi pomóc, żeby tutaj ta narracja też dla ich obszaru zaistniała, więc była jakby znacząca, więc jeżeli wy chcecie pomóc, to rzecz jasna podrzucajcie informacje o projektach. No i wszelkie takie informacje depinowe być może i algorandowe też. Więc na dziś to tyle. Pozdrawiam. W komentarzach zostawcie, co tam uważacie. Cześć. A no i oczywiście przypinam QR kod do Twittera. Wpadajcie tam. Do dwóch Telegramów, bo takie mamy tam też. Wpadajcie. No i w kontakcie. Cześć.